Cześć, ja jestem diamenty i witam na moim kanale i na wyjątkowym dla mnie filmie, bo na filmie, w którym jeśli, ale tylko jeśli, dobrze zareklamuję siebie, każdy zwiedziony moją reklamą widz doda swoją cegiełkę w budowaniu tego kanału. Niesamowite, ile jesteście w stanie zrobić jako moi widzowie, i od pierwszego suba wspieracie mnie dobrym słowem, za co jestem naprawdę wdzięczny, bo chyba nikt na YouTube nie miał tak miłego powitania. I to dla mnie niesamowite, że jestem takim sobie małym człowieczkiem gdzieś tam w internecie, który nie ma żadnych wymagań odnośnie tego, co jego działalność przyniesie, a wy ciągle i ciągle potraficie mnie zaskoczyć. Jak już się pewnie domyślacie, ten film dotyczy nowej opcji na moim kanale, dzięki której możecie mi pomóc w rozwoju kanału, a mianowicie opcji wspierania. Dzięki Wam, Waszym subom. I wyświetleniom od was mogę zbierać też wasze pieniądze. Może nie wygląda to tak prosto jak to przedstawiam, bo oczywiście nie chcę zbierać ich dla siebie, chodzi mi głównie o rozwój kanału, który ostatnio nieco zwolnił właśnie przez brak środków. A tak szczerze, mógłbym wam teraz mówić, że mój laptop ma ledwo 8GB RAM, zintegrowaną grafikę, 5 lat na karku i jest głośniejszy od pralki, gdy montuję dla was filmy. Albo o tym, że smartfon, który miał wytrzymać jeszcze z rok, zanim zamierzałem go wymienić, zepsuł mi się i byłem zmuszony kupić na szybko nowy, który jest nieco słabszy, i montowanie na nim idzie też trochę wolniej, a o live'ach na razie mogę zapomnieć. I w sumie wam o tym powiedziałem. Albo o tym, że green screen pogryzły mi myszy. Ty też się możesz przywitać, ale może nie dupą. No właśnie może nie dupą. Co ty taka rozczoklana jesteś? Cześć. Cześć. Tak, to prawda. I że statyw do mikrofonu był tak często klejony, że klej waży na nim już tyle co sam statyw. I o tym też wam powiedziałem. Ale jak wiecie, normalnie na to nie narzekam, bo zawsze chodziło mi tylko o dobrą zabawę i o to, żeby dostarczyć wam trochę rozrywki, więc ten jeden raz chciałem wam opisać sytuację kanału od strony zaplecza. Ale co to jest wspieranie, spytacie? To opcja, dzięki której możecie miesięcznie płacić mi jakąś kwotę za dodatkowy content. Znaczy to mniej więcej tyle, że po zapisaniu się jako wspierający na moim kanale macie dostęp do dodatkowych filmów i live'ów tylko dla wspierających. Możecie mi zasugerować co byście chcieli zobaczyć, czy też pograć ze mną. Bardzo długo myślałem co mogę jeszcze Wam dać od siebie i zdecydowałem, że oprócz live'ów czy kontaktu ze mną przez różne socjale dam Wam szansę na odzyskanie kasy, którą mi dajecie. Jeśli przekroczymy próg 15 wspierających, na live, który odbędzie się raz w miesiącu, będę robił losowanie, w którym każdy wspierający będzie miał szansę wygrać kartę PaySafe o wartości 100 zł. To będzie o tyle fajny system losowania, że zależnie od progu, jaki wybierzesz, będziesz miał większą szansę. Na przykład widz na progu brąz ma tylko jeden los, a wspierający, który wybrał próg złoto, dostanie aż 3 losy, więc myślę, że w miarę uczciwie to przemyślałem. Samo losowanie odbędzie się na żywo i będziecie mieli wgląd do wszystkiego. Co do progów wspierania, jest ich cztery. Każdy wspierający ma dostęp do wszystkich filmów czy live'ów na kanale, a gdy będzie kończyć się jakaś seria na moim kanale, to właśnie wspierający zadecydują poprzez ankiety, jaką następną grę będę ogrywał. Każdy wspierający dostaje też możliwość zagrania ze mną na filmie i specjalną rangę na Discordzie. Wspierający orandze srebro, oprócz wyżej wymienionych możliwości, dostaną też kontakt do mnie na Facebooku czy jakimkolwiek innym medium społecznościowym, jeśli je mam, żebyście mogli na przykład zapytać się o poradę co do gry, albo po prostu spytać co u mnie. Oprócz tego będą mieć wcześniejszy dostęp do nowych filmów, czyli będą mogli obejrzeć film Skoda na przykład parę dni wcześniej niż przeciętny widz. No i oczywiście podziękuję im na filmie oraz nick rangi srebro lub wyżej pokaże się na końcu filmu. Żeby wszyscy widzieli, komu zawdzięczają to, że tak świetny film w ogóle się ukazuje. Ranka złoto to już nie są przelewki, bo oprócz wszystkich wymienionych wyżej przywilejów dostaną też trzy losy na loterii dla wspierających oraz losowy klucz do gry na Steamie. Ale także niesamowity prestiż bycia tym widzem, który nie ma co robić z hajsem i wspiera mój kanał tak bardzo, że aż jeszcze bardziej wyróżniany jest na live'ach czy też filmach. I ostatni próg, czyli diament. Ten próg stworzyłem specjalnie dla ludzi, którzy pytają mnie jak dostać admina na Discordzie czy moderatora na live'ach. Stąd wiem, że nie jest dla wszystkich. Oprócz wyżej wymienionych przywilejów, taki wspierający dostanie możliwość zostania moderatorem na YouTube i adminem na Discordzie, jak już wcześniej wspomniałem, ale dostaje tą możliwość tylko przez miesiąc. Jeśli coś odwalisz albo po prostu nie sprawdzisz się podczas tego miesiąca, ta możliwość zostanie odebrana. Oprócz tego dostaniesz możliwość zareklamowania się na moim kanale i Discordzie, może być to reklama Instagrama, klanów w grze czy kanału. Ta opcja będzie trwała tak długo, jak będziesz wspierał mnie na tym progu, ale wiadomo, wszystko musimy ustalić prywatnie. Ten próg może być też progiem jednorazowym, to znaczy jeśli uważasz, że będziesz świetnym adminem czy moderatorem, to możesz wykupić to tylko raz. Sprawdzimy Cię i nie masz potrzeby płacić dalej, bo zdaję sobie sprawę, że to naprawdę sporo kasy. Ale dodaję ten próg tylko dlatego, że było tyle pytań o reklamę, czy jak dostać admina, więc w razie co będę mógł go odesłać do tego filmu. I już. Opisałem już wszystkie progi. Nie namawiam Was i nie szantażuję, żebyście mi płacili, tylko informuję, że jesteście najlepszymi widzami i dzięki Wam ten kanał się dalej rozwija i pokonujemy kolejne levele. Razem. Wspierający będą na bieżąco informowani, jak idzie z rozpędzaniem kanału dalej, i to chyba wszystko. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to ogromne wsparcie, które dawaliście mi od samego początku. Mimo, że w pewnych chwilach było mi ciężko w życiu, to jednak na tym kanale mogłem zawsze liczyć na ciepłe słowo od moich widzów. Ja już kończę, bo chyba się zaraz rozpłaczę. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!